Szczęść Boże, coś wam powiem. Przykro to mówić, ale Jezus zna nas doskonale i potwierdza naszą małość. Chodzi o wiarę. Ciągle jesteśmy daleko od ideału. Przychodzimy do kościoła na Eucharystię, myśląc sobie, wreszcie będę miał czas dla Boga. A w środku okazuje się, że zaczynamy rozmyślać o różnych sprawach, snujemy plany na później, rozwiązujemy bieżące problemy. Rozglądamy się dookoła, patrząc na ludzi i samoczynnie ich oceniamy. Gospodarz miejsca jakby nam w tym nie przeszkadzał. Co więcej, zapomina się o nim, bo w głowie mamy swoje wydarzenia, które musimy załatwić. Nagle zauważamy, że jesteśmy podzieleni. Niby Boży, a tak prawdę mówiąc to światowi. Pochłonięci zabieganiem o wszystko, by było lepiej, na bogato. Jezus mówi, nikt nie może dwom panom służyć, bo nigdy nie będzie do końca oddany sprawie. Zawsze będzie coś ważniejszego do zrobienia. Mamy ogromne szczęście, że Jezus jest zatroskany o nas i nie obraża się na nasze zachowanie, ale daje nam do zrozumienia, że nasza troska o wszelkie dodatki do życia wcale nie jest najważniejsza. Zachęca nas, abyśmy nie byli letni, tylko albo gorący, albo zimni. No to wymaga konkretnego wyboru i jego konsekwencji trwania. Może się nam wydawać, że Jezus jest w tym surowy, jakby chciał pokazać, kto tu rządzi. Ale to nie tak. Jego radykalizm wynika z dobroci serca, z miłości. Chce nas uchronić przed codziennymi kłopotami, jakie niesie codzienność. Pokazuje nam, że to od nas zależy jakość naszego życia. Żyjąc w świecie pełnym zła, wciąż jesteśmy narażeni na upadki. Wybierając drogę dobra, stajemy przy Bogu, który zwycięża. A dzięki temu i my jesteśmy zwycięzcami. Nie chodzi wcale o to, żebyśmy się wszystkiego wyzbyli, porzucili wszelkie plany, przestali się martwić o cokolwiek. Uważajmy więc na dwie skrajności. Za mało i zbytnio. Za mało może być powodem zgorzknienia i niezadowolenia, co prowadzi do chorobliwego zabezpieczania się przed brakiem. A druga skrajność, zbytnio, prowadzi do chorych ambicji, żeby mieć coraz więcej. Święty Ignacy Loyola pisze, że powinniśmy tak ufać Bogu, jakby wszystko zależało od Niego, ale tak pracować, jakby wszystko zależało od nas. Ewangelista powiedział, że ptaki powietrzne są pod opieką Boga i mają wszystko, co do życia im potrzebne. Ale Bóg pokarmu im do gniazda nie wkłada. Nie zapominajmy, że przy całej swej trosce nie możemy choćby jednej chwili dołożyć do wieku swego życia i że teraźniejszość, każda chwila dnia jest nową szansą, jeżeli potrafimy skorzystać z niej w wolności.